układów nie? Tych go Ebel. Powiem tak. Zapraszam. Tak, halo, rozmowy. Co? Leopard 2A7. O! Wiesz mi zaproszenie. 2014 roku przejął dużą część rynku, przodując w wielu różnych światowych rankingach. Master Bar. Słyszysz? Webmaster CK ile? CK 8. Nie. Krótka lufa. Nie, no, jakaś gówno było, panie. Właśnie, właśnie. Silnik ma moc 1500 koni mechanicznych i może osiągać prędkość... Dawaj mi tu, panie, imajta, cholero! ...na godzinę. Zasięg na jednym tankowaniu... Jak nie? To zagadę pójdziesz na koronkę. Czyni to Leoparda jednym z najlepszych i najbardziej... Nie, nie, Ruszamy z trzecim sezonem Agro Rewolucji, tym razem. Panie, wyłącznie macie powiedzieć. Sytuacja na świecie jest bardzo dynamicznie. Sami widzicie, jak rosną ceny zbóż. Gdzie zasłuchacie nas, bo widzicie, nie widzę, cholero. Teraz jest najlepsza okazja, aby zainwestować w. Gdzie ty jesteś na mapce? Za tobą! Za tobą? Aha, tam jest, brawo, widzę, generał brawo jedzie do mnie. No to co, kochanie, jedziemy teraz. Co mówisz? Kochani, to znowu my, ty Marcinos i gra Czarnobyl. Właśnie? Dobra, jedziemy, jedziemy, majster, powiedz. Daj już dupę, majster. I co, i dostęp. Crew, hello, it's William Barrow, PDP. Kochani, gramy w tą piękną grę wojenną o czołgach. No bo jak tu jej nie kochać? Twarz, żeby się nie nudził. Do tego... I co, chyba zginął mu jeden sztylet, majster? Czasem nawet lepiej niż ja sam. I za Fajra, czy masz to jest, Fajra? Też bardzo lubię. Bardzo ładnie ci powiem. Ja też lubię robić małe niespodzianki. Big Lalibano, Speed Rush. Kulet, który nie przerwie telenoweli, bo jest gotowy.
dwójkę. Pora na koronkę. Właśnie żyję i króluję, chodźcie. Teraz. Teraz. Kurde, nic tu nie ma na tej babce. Amerykański Abrams przeszedł do historii. Wow! No i co się stało? Maszyny te świetnie sprawdziły się podczas wojny w Zatoce Perskiej. Rockstar Energy Drink. Doładuj siebie. Rozkręcającego imprezę. Rockstar, doładuj każdego siebie. W której obalono dyktaturę Saddama Husseina. Z celami oszczędnościowymi w obligacji mojej ING. Incydent, który był trudny do przewidzenia. Co? A brzuszka? Pana była? Bardzo dobrze. Teraz macie na chwilę tylko przerwę, bo muszę też uszczelić jogiem moim pięknym, pysznym. Uwaga, tam jest ruch koło ciebie, na lewo, na lewej flance. Puszysz? Mówię nas, kochani, to jest Rena Horizon. I zaraz nas ustawienia. Niemieckiego leoparda i bezpieczeństwo amerykańskiego. Nauczy was się kieruję. Posiada zaawansowany system kierowania ogniem. Może automatycznie wykrywać i strzelać do Jest w stanie zniszczyć pojazd na ziemię lub nisko lecący samolot. Kurde, to w ogóle nie ma wrogu, ci powiem. Bez udziału człowieka. Mówi się, że przedni pancerz południowo-koreańskiego czołgu może wytrzymać kurde, myszka jeszcze pierdoli, ej. 120mm pocisku czołgowego. Poziom jego opatrzenia jest podobny do czołgu M1. Bez trafienie, zajebiście. Mimo to, Black Panther jest znacznie lżejszy i bardziej... Bez trafienie! Ważną cechą tego czołgu jest aktywny system przeciwdziałania. Technologia dostał. Panther jest na radarze radarowym i kamerze termofizyjnej. Czołg jest w stanie wykryć... Jest! Trafienie dostał! Dostał trafienie! Wiesz! Ale go zrobił. Widziałeś to? Cholera, silnik mi zepsuł. Majster, widziałeś to? Jest już jeden uszczelony, majster. Na widzę jeszcze jednego wrogiego pojazda. Jego produkcja kosztuje 8,5 miliona dolarów. Nic nie przyjmą, natomiast wtedy nie przyjmą. Ja jestem na posterunku. Wszystkie, kochani? Challenger 2. W 2019 roku ówczesna brytyjska sekretarz obrony Penny Mordaunt. Kurde, ustroj dwa nimi. Gdzie on jest, ten piór? Widzę go. 1998 roku bez przeprowadzonych kierunków. Kurde, na stranie. Tu jest, widzicie? O, cyk. Członek i Niemcy zakończyły już dwie no, walda, nie tylko uszczelować go. Z wierem u żywy kierowca. I rzeczywiście. Ja co zrobiłeś, kolego? Zdecydowanie gorsze od czołgów, które już omówiliśmy. Yeah!
the world type like a hustle hoe, that's spilling trouble. I'm surrounded by 99 girls and at least 97 corrupt from his world. It's a special one, but I don't care what you wear, give me a wonder. I like them crisp and humble, no clouds to handle themselves in the jungle. The world wage, yeah, she grounded, love to roll paper, she respect when she found it. Yeah, that's a diamond in the dirt, call it diamond. And this dance is flawless, 18 rooms and the floor's enormous. Wine is superb, but this miss gorgeous, wanna contemplate, I'll call you after the chorus. Co mnie? Bezzałogową wieżę. Potrzebowałem pomocy, a nie w gładkolufową niestety, ale zginąłem już. 25 mm i jest znacznie podobniejszy. Dawaj, pora na widzę pancerne. Zasięg jego ognia sięga 6,5 km. Czołg wyposażony jest w system aktywnej ochrony Afganit. Jest w stanie skutecznie śledzić i przechwytywać zagrożenie przeciwpancerne. Wkleja jego wieża i zagrożenie są chronione pancerzem aktywnym o podwójnym działaniu. Potrzebuje tylko 3 operatorów, którzy siedzą w pancernej kapsule z przodu kadłuba. System komputerowy czołgu powiadamia też załogę w przypadku awarii. Szanse na przeżycie tygodnia. Merkawa w sprawdzony system aktywnej obrony, który niszczy nadlatujące i rakiety. Izraelska maszyna jest uzbrojona w kolufowe 120 mm działo. Posiada również nowoczesny system kierowania ogniem. 24 февраля началась специальная военная операция на Украине. Выполняя поставленные задачи по защите наших людей на Донбассе, по обеспечению безопасности нашей Родины, российские солдаты и офицеры действуют мужественно, как настоящие герои. Наши военнослужащие и солдаты сражаются только с полным пониманием правоты своего дела. Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали многие оболванины нацистской националистической пропаганды. А кто-то сознательно, конечно, пошел по пути бандеровцев, других приспешников-нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера. Наши солдаты и офицеры стремятся не допустить жертв среди мирного населения. И, к сожалению, сами несут потери. Наш долг поддержать семьи наших погибших и раненых боевых товарищей, которые сражались за безопасность Отечества, за наш народ, за народ России. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Танкетек. Lekki czołg rozpoznany jest szybką podstawową bronią pancernych w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Prototyp powstał w 1930 benzynowy o mocy 20 koni mechanicznych. Tu dalej! Sobie z ważącą prawie 2,5 tony tankietką miała 258 cm długości i mogła po drodze jechać z prędkością 46 km na godzinę. Polska firma? W latach 1931-33 w zakładach Ursusa zbudowano i dostarczono wojsku 300 egzemplarzy. Były dwie osoby z załogi, a chronił ich pancerz wykonany z walcowanych płyt ulepszanych grubości 8 mm. Okazało się, że obserwacja z czołgu stanowiła słaby punkt. Będąc pod ostrzałem, 2-centymetrowe szczeliny nie były wystarczające do utrzymywania kontroli nad otoczeniem. Auto indyś wygarnia. Zmiany klimatu wpływają na nas wszystkich. Aktywne opakowania na żywność nie oddziaływały na klimat. Odnawialne poddawane.
палец. В 14 марта по центру Донецка, как вы знаете, был нанесен ракетный удар. Это был откровенный кровавый теракт, который унес жизни больше 20 человек. И такие обстрелы продолжаются все последние дни. Бьют без разбора, по площадям. С фанатизмом и остервенением обреченных. Это фашисты, которые в последние дни Третьего Рейха пытались утащить с собой в могилу как можно больше невинных жертв. Но что поражает своим запредельным цинизмом, это не только беспардонная ложь Киева, заявление, что это Россия, додумались и до этого, якобы запустила ракету по Донецку, но и то, что так называемый цивилизованный западный мир, европейская и американская пресса даже не заметили трагедии Донецка. Как будто ничего и не было. Если бы наши войска действовали только на территории народных республик, помогли им освободить свою землю, это не стало бы окончательным решением. Не привело бы к миру и не ликвидировало бы в корне угрозы для нашей страны, уже для России. Напротив, вокруг Донбасса и по его границам пролегла бы новая линия фронта. Продолжались бы обстрелы и провокации. То есть вооруженный конфликт тянулся бы бесконечно, подпитывался реваншистской истерией киевского режима. А военная инфраструктура НАТО на Украине развертывалась бы еще быстрее и агрессивнее. Мы были... ...понад 130 на час выбуху войны становил jedną z najbardziej udanych... Dobra, kopiowania. Binem. Dalej, damy w tą grę piszną. Z generałem naczelnym, brawo. 1-1-3-6. ...stopni czy wysokoprężny silnik. Były dwa warianty. Jednowierzowy z armatą... ...pierdolony! ...7 mm, albo dwuwierzowy z dwoma karabinami maszynowymi 7,92 mm. W 1939 roku pojawił się prototyp... Gdzie jest Marcin? Co się stało? Powiedz mi. ...którego zwykło się nazywać 9... Co się stało? Czemu nie żyjesz? Marcin! ...TP doczekał się prototypu w 1937. Ten lekki czołg rozpoznawczy mógł zastąpić tankietki. Załoga liczyć miała... Czemu nie żyjesz, powiedz mi? ...o mocy 95 koni miał umożliwić jazdę z prędkością 55 km na godzinę. Pancerz miejscami miał już 17 mm. Miał prawie 4 metry długości. Ważył 4 tony. Choć stworzono model prototypowy i czołg mógł wejść do produkcji, sztab generalny zamknął projekt. Bo po upływie kilku lat już byłby przestarzały. PZ Inch 130 był eksperymentalnym lekkim czołgiem pływającym. W 1937 prototyp był gotowy. Ośmiocylindrowy silnik o mocy 95 koni mógł jechać z prędkością 90 km na godzinę. 8-milimetrowy stalowy nitowany pancerz chronił dwuosobową załogę, która miała do dyspozycji albo armatę automatyczną kalibru 20 mm, albo karabin maszynowy kaliber 7,62 mm. Miał peryskop Gundlacha. Podczas prób zebrał przychylne recenzje, ale mimo to sztab generalny nie rozwijał tematu czołgów pływających. Silnik o mocy 210 koni mechanicznych pozwalał na 50 km na godzinę na wyścigach albo 70 km na godzinę na kołach. 7 mm i karabiny maszynowe 7,92 mm mierzył prawie 5,5 metra długości i ważył prawie 13 ton. Pancerz grubości 20 mm chronił 4 osoby załogi. Niestety doczekano się wyłącznie prototypu. Majster, jesteś. Gąsienicowa. Widzę go. Polski czołg średni 20-25 TP był obiektem oczekiwań Ministerstwa Spraw Wojskowych. W 1937 roku chciano, by masa pojazdu wyniosła 16 ton, żeby była armata kalibru 75 mm i dwa karabiny maszynowe. Silnik miał mieć mocy 320 koni mechanicznych. Wydział pod kierownictwem Rudolfa Gundlacha proponował armatę kalibru 40 mm i moździerz kalibru 81 mm. Masę czołgu wysokości 22 ton. Silnikiem o mocy 6. Asysta, widziałeś to? Państwowy Zakład Inżynierii z kolei proponował pancerz grubości 60 mm, armatę przeciwlotniczą 75 mm czy 12-cylindrowy silnik o mocy 300 koni. Niestety, do wybuchu II wojny światowej wykonano zaledwie drewnianą makietę 1:1. No nie! Prototypowy czołg szturmowy doczekał się prototypu w 1939. Napęd miał stanowić 12-cylindrowy silnik. Dobij go jeszcze jeden szkałek tylko. Dzięki czemu mógł wyjechać 5
90 km na godzinę, miał ponad 6 metrów długości, ważył 14 ton. Spawany pancerz z walcowanych płyt o grubości do 50 mm chroniło 4-osobowy wrogi pojazd. Marcin, odwróć się, odwróć się! Szybko! Się z armaty 37 mm umieszczonej w wieży oraz dwóch karabinów maszynowych. W Ursusie we wrześniu został zniszczony, żeby nie dostał się w ręce Niemców. T-54, wszystkie strony. Podstawowy pierwszej generacji. Też byś mógł coś zrobić. Bo a co robię teraz? 1956 roku, a wyprodukowano 3000 egzemplarzy. Gubę! Za co to? Bumar Łabędy montowały silniki. Skąd? Wypuszczały. 12-cylindrowe o mocy 520 koni mechanicznych, które pozwalały 106 tonom rozpędzić się do 50 km na godzinę. Po drodze, w chwili wprowadzenia należał do najlepszych czołgów na świecie. Miał armatę kalibru 100 mm. Maszynowy kaliber 7,62 mm i wielokalibrowy karabin maszynowy 12,7 mm, a w najgorszym miał 200 mm, który dość pewnie zabezpieczał 4 osoby załogi. Zachód był pod wrażeniem uzbrojenia i nowoczesnych rozwiązań. Kretyn pierdolony. T-55 z kolei powstał przez modernizację czołgu T-54. Produkcja w Polsce rozpoczęła się w 1958, a Bumar Łabędy wyprodukowały ich aż 5000 sztuk. Cztery osoby załogi mogły czuć się bezpiecznie, bo w najgrubszym miejscu pancerz liczył 320 mm, długości całkowitej 9 metrów, a ważąc 36,5 tony z silnikiem wysokoprężnym o mocy 580 koni, mógł się rozpędzić do 50 km na godzinę. Egzemplarze, które zostały wyprodukowane w naszym kraju, miały bardzo dobrą opinię i były nawet lepiej oceniane od czołgów tego samego typu tworzonych w ZSRR. W latach 70. były naszym hitem eksportowym. W połowie lat 80. 560 sztuk zmodernizowano do T-55 AM Merida. Weszły m.in. opracowania krajowe, m.in. system kierowania ogniem SKO Merida, opracowany w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, czy wykrywacz promieniowania laserowego, również opracowany w Wacie. T-72 jest czołgiem konstrukcji rosyjskiej. W 1981 w zakładach mechanicznych Bumar Łabędy w Gliwicach rozpoczęto produkcję. Dziś to podstawowy komponent polskich wojsk pancernych. Mamy ich około 600 egzemplarzy. Silnik wysokoprężny, 12-cylindrowy, wielopaliwowy o mocy 780 koni mechanicznych. Pozwala mu jechać 60 km na godzinę na drodze, mimo tego, że waży 41 ton. Długości nieco ponad 9,5 metra ma pancerz kompozytowy. Reaktywny, spawany, z płyt walcowanych, grubości 20 mm. Na stanie ma armatę kaliber 125 mm, dwa karabiny maszynowe kaliber 7,62 mm, jeden wielokalibrowy karabin maszynowy kaliber 12,7. Większość z ponad 1600 sztuk trafiło do Iraku, Iranu czy na Węgry. Majstro, grasz czy nie, halo? Napierdalam. W wolnej Polsce w 1991 stworzono prototyp PT-91 twardego. Silnik 12-cylindrowy, wysokoprężny, z doładowaniem o mocy 850 koni mechanicznych. Pozwala na prędkość 60 km na godzinę. Waży prawie 46 ton, ma więcej niż 10 metrów długości, a trzyosobowa załoga może odetchnąć z ulgą. Pancerz kompozytowy, warstwowy, reaktywny, w najgrubszym miejscu ma 400 mm. Twardy powstał w wyniku modernizacji T-55. Wymieniono silnik, wyposażono czołg w system kierowania ogniem Drawa, czy opracowano nowy pocisk przeciwpancerny przez zakłady Belma. Ma armatę 125 mm, czołgowy karabin maszynowy PKT kaliber 7,62 mm i przeciwlotniczy wielokalibrowy karabin maszynowy kalibru 12,7 mm. Lekki czołg Anders. Prototyp powstał w 2010 roku dzięki pracy Gliwickiego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych Obrum spółka z o.o. Pancerz salowy zapewnia schronienie 3 osobom załogi czy 8 żołnierzom desantu. Ma długość prawie 9 metrów, waży 30 km. Ma armatę 120 mm, przeciwpancerne pociski kierowane Spike LR czy karabiny wieża zdalnie sterowanych karabinów maszynowych Kobus. Przygotowanie i realizacja prototypu wozu kosztowały 10 milionów złotych. Był na swój sposób rewolucyjny. Marcin Patryła. Izrael i Rosja byli mocno modelem zainteresowani, ale na prototypu sprawa zatrzymała. Muzyka z karbona.
PL01 Concept to projekt polskiego czołgu wsparcia bezpośredniego. Makietę pojazdu zaprezentowano. Do boju mamy jeszcze 3 odrodzenia. Prototyp miał być ukończony. Które się postaram wszystkie użyć. A seryjna produkcja miała ruszyć w 2018. Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy 940 koni mechanicznych. Nowe smaki Mirindy już w mieście. Dzięki wypracowanym do mnie ofertom kupuję mądrze, a za wybrane zakupy online dostaję zwrot części wydarzeń. Armaty 120 mm. Kiedy ta maszyna o masie 6 ton wjeżdża na pole bitwy. Dobra. Mówicie. Głównym zadaniem jest całkowite unicestwienie czołgów nieprzyjaciela. Zostawia po sobie niewyraźne zniszczenie. A gdzie nosi kuczki, co to ty? Wewnątrz tej wieżyczki znajduje się system, który umożliwił zniszczenie irackich czołgów. Gdzie jesteś, powiedz mi, czemu nie grasz w grę? 4 km. Przegrywamy? Jak to przegrywamy? Ja po prostu jestem na przykład całej drużyny. Podczas operacji Iraqi Freedom ręka. I już się nie ma, do widzenia kolego. Generał? Cześć, tu ma świata. Pomóż mi. Jest oszczał wredny. Tu jest oszczał, Marcin, pomóż mi szybko do cholery. Jak nie dospierdalaj, jak się powie. Pomóż mi. Weź sobie czołg Challenger, czyż? W mieście Basra. W ciągu kilku dni te 55 pozostają jedynie płonące w ogóle. No osiem mnie dalej, Maxa, osiem mnie! W jakiejś minucie zapala się paliwo i amunicja. Kurde, mać, no! A najbardziej Challenger jest niezniszczony. Zginąłem przez ciebie, widzisz? Tak mnie chronisz. Ej, jedź do mnie. Nie, bo mnie wściekłeś. Czołgi miały utorować drogę przez niemiecką linię obrony dla piechoty, kawalerii i innych. No zajebiście z samolotem polatałem. Ale co? Czołg był z lekkim koncertem. Na koronce. Pan wyjechać! Jedzie odsłoć. Czołgi wywarły wielkie wrażenie na żołnierzach nieprzyjaciela, którzy uciekali z pola bitwy. Kiedy po raz pierwszy zobaczyli czołg, przeżyli szok. Czołgi wywierają taki psychologiczny wpływ do dzisiejszego dnia.
Jednak kiedy pojawiły się... Jedzie odśwież, Marcin. ...robiły o wiele większe wrażenie. No, słucham. Gorąco właśnie. Pierwsze czołgi były powolne i zawodne. Nie potrafiły odwrócić no. Trwa wielkiej wojny. No! W drugiej połowie lat 20. Wielka Brytania stworzyła mnóstwo koncepcji budowy i wykorzystania czołgów. Stworzono eksperymentalny oddział czołgowy. Za pół godziny. Była to grupa, która wykraczała w przyszłość sztuki wojennej. To pojadę, dobra. Brytyjczycy to byli pojadę. Za wiodącą nację. Cały świat interesował ich. Dokładnie obserwowali ich Niemcy. Gehenmeister! O, shit! Holy fuck! W 1940 roku taktykę brytyjskiego eksperymentalnego oddziału wykorzystały dwa... Z góry spadłem, Meister. ...kiedy pędziły przez Europę zgodnie z planem Hitlera. Był to początek wojny światowej, podczas której czołgi osiągnęły wiek dojrzały. Jednak pomiędzy rokiem 1928 a 1940 technologia Wielkiej Brytanii pozostała w tyle. Wiele brytyjskich maszyn porzucono, szczególnie podczas ewakuacji Dunkierki. W tej wojnie Brytyjczycy korzystali z amerykańskiego Shermana M4. Stał się on uniwersalnym czołgiem aliantów. Widzę generał Bravo. Na froncie wschodnim Rosjanie wykorzystali swoje T-34, żeby przyspieszyć marsz z Kurska do Berlina. Naziści próbowali przeciwstawić swoje Tigery i King Tigery. Choć były to skuteczne maszyny wojenne, były ciężkie i trudne do naprawy. Tiger był potężnym czołgiem, ale Niemcy mieli ich jedynie około 1300. No wyceluj w niego! 50 tysięcy, a T-34 70 tysięcy. Po II wojnie światowej projektanci czołgów próbowali odnaleźć równowagę pomiędzy siłą ognia, opancerzeniem a mobilnością. Jak my jest połączenie z serwerem? Ja też nie mam połączenia z serwerem. Co się stało? Brytyjczycy byli zdeterminowani, się żeby ponownie nie zostać w tylu. Albo z internetem, albo z drogą. W 1945 roku zbudowali. Był on ciężko opancerzony i niezawodny. Mnie też wyjebało. Miał wielki.